chciałabym wygrać wszystkie wielkie szlemy, a niekoniecznie w tym samym roku. Okay. Tak, żeby mieć takiego karierowego wielkiego szlema. Może jakiś medal na olimpiadzie. Obecna liderka rankingu singlowego WTA. Zwyciężczyni 17 turniejów WTA w grze pojedynczej, w tym 4 turniejów wielkoszlemowych. Tenisistka z najlepszą serią zwycięstw w XXI wieku, a ich liczba, przypomnijmy, wynosiła 37 meczy bez porażki. Kilka dni temu, drugi rok z rzędu, wygrała plebiscyt przeglądu sportowego na sportowca roku, odznaczona przez prezydenta Złotym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia sportowe i promocję kraju. Aż trudno uwierzyć, że Iga Świątek w tym roku będzie obchodzić dopiero 23 lata. Zapraszamy Was na film, w którym postaramy się przybliżyć postać pierwszej rakiety świata. Iga Natalia Świątek urodziła się 31 maja 2001 roku w Warszawie. Już od najmłodszych lat środowisko tenisowe postrzegało Igę jako osobę, która ma szansę na zbudowanie wspaniałej kariery w kobiecym tenisie. Pasję do sportu zaszczepiał w Idze jej ojciec, który w swoim czasie również poświęcał swoje życie zawodowe tej dziedzinie. Mówiąc tej dziedzinie, mam na myśli sport. Otóż Tomasz Świątek trenował i reprezentował Polskę nie w tenisie, a w wioślarstwie. Iga bardzo chętnie podchodziła do regularnych treningów. Jej entuzjazm w połączeniu ze znakomitymi dla tenisistek warunków fizycznych sprawiły, że już jako nastolatka Iga zaczęła odnosić pierwsze ważne sukcesy. Mając zaledwie 14 lat, w 2015 roku Polka sięgnęła po tytuł Mistrzyni Europy zarówno w singlu, jak i w deblu, w parze z Mają Chwalińską. Co więcej, w tym samym czasie została również drużynową mistrzynią świata do lat 14. Rozpoczynała się właśnie pasa wielkich sukcesów. Rok po roku Iga przewoziła do domu kolejne puchary za zwycięstwa, w tym, jeszcze jako juniorka, Polka zwyciężyła w Wimbledonie dla juniorów. Właśnie to zwycięstwo w 2018 roku sprawiło, że Świątek wraz ze swoim zespołem zdecydowała, że czas rozpocząć swoją przygodę z tenisem na poziomie seniorskim. W kwietniu 2019 roku po raz pierwszy wzięła udział w turnieju głównego cyklu WTA w Lugano, gdzie niespodziewanie doszła do finału, ale tam musiała uznać wyższość słoweńskiej tenisistki Polony Hercog. Jednak to był dopiero przedsmak tego, co miało nadejść w najbliższej przyszłości. Podczas gdy cały świat pogrążał się w kryzysie związanym z urwisem w 2020 roku, popularność Igi Świątek eksplodowała na nieznany wcześniej poziom. Podkreślam raz jeszcze, będąc tak młodą zawodniczką, mając ówcześnie zaledwie 19 lat, polska tenisistka nie dawała żadnych szans swoim rywalkom podczas turnieju French Open i bez straty ani jednego seta zwyciężyła w wielkoszlemowym Roland Garrosie. Od tamtego turnieju rozpoczęła się dominacja Igi w kobiecym tenisie. Momentalnie stała się wymagającą zawodniczką, do której każda inna tenisistka podchodziła z szacunkiem i powagą. Świątek nie potrzebowała dużo czasu, by wkrótce sięgnąć po kolejne zwycięstwa i pobić rekordy, o których mówiliśmy na początku tego filmu. Jednak abstrahując od dokonań polskiej sportsmenki, chcielibyśmy zwrócić uwagę w tym miejscu na jej charakter i usposobienie, gdyż zwycięstwa i dokonania rzeczywiście mogą wyglądać spektakularnie, ale koniec końców każde zwycięstwo zaczyna się w głowie. Niektóre mecze szły gładko, to też poza kortem po prostu czułam dość dużą presję i powrót tutaj jako obrończyni tytułu nie był łatwy. Ogromnie się cieszę, że udało mi się utrzymać koncentrację, dyscyplinę przed każdym meczem. Naprawdę nastawiałam się w odpowiedni sposób i też ogromnie jestem wdzięczna za mój zespół. Cały team zrobił naprawdę świetną robotę i gdyby nie oni, nie byłabym tutaj. Jak podkreślają bliscy Igi, na co dzień łączy ona w sobie nieco wzajemnie wykluczające się cechy. Z jednej strony jest osobą, która ma bardzo silnego ducha rywalizacji, lubi dominować i ma swoje zdanie, z drugiej natomiast jest kobietą bardzo wrażliwą, pomocną i troskliwą. Ponadto fakt, że przez dużą część swojego dorastania Iga poświęcała czas na treningi tenisa, nie sprawił, że Polka zaniedbała edukację. Wręcz przeciwnie, bardzo dobrze zdała maturę, jest oczytana, elokwentna i posiada duży zasób słów. Była normalna nauka, był normalny sport. Był wolny czas. To nie jest tak, że był jakiś rygor, jakiś przymus i tak dalej. Najważniejsze to było zaszczepić, powiedzmy, miłość do danej dyscypliny, bo początki były takie, że dziewczyny próbowały pływania. Później się zrodził tenis. Jak nie ma pasji, nie ma jakby tego zaangażowania, to nie robi się czegoś z miłością. No Iga dzisiaj lubi to, co robi, prawda, i dlatego się w tym odnajduje. W
Być może dla wielu przytoczone właśnie fakty nie grają istotniejszej roli, jeśli chodzi o wyniki sportowe osiągane przez Igę. Jednak z naszego punktu widzenia zdaje nam się, że na tak wysokim szczeblu rozgrywek, zwłaszcza gdy dany zawodnik, zawodniczka dochodzi do finału prestiżowego turnieju, liczą się nie tyle umiejętności, ale to, co się dzieje w głowie. Jakże często można usłyszeć słowa wypowiadane z ust komentatora sportowego, że dany sportowiec przegrał dany mecz w swojej głowie. Nie wiem jak dla Was, ale dla nas niezwykle fascynującym jest aspekt psychologiczny sportowców, którzy mierzą się z presją podobnej do tej, z którą mierzy się Iga Świątek. W jaki sposób kontrolować emocje w takim napięciu? W jaki sposób nie pozwolić owładnąć sobą euforią, kiedy przykładowo podczas finału prowadzimy z przeciwnikiem kilkoma setami i czuć już zapach zwycięstwa? W jaki sposób zachować skupienie? Albo sytuacja odwrotna. W jaki sposób nie popaść w desperację, przegrywając mecz? To właśnie głębokie i skuteczne przepracowanie takich i podobnych problemów, oczywiście poza samym treningiem gry pod kątem technicznym, sprawia, że Polka pomimo tak młodego wieku potrafi świetnie panować nad emocjami. Na koniec chcielibyśmy również zaznaczyć, że wielkie sukcesy zawodowe Igi Świątek nie zmieniły charakteru dziewczyny. Jak podkreślają jej bliscy i znajomi, Iga wciąż pozostaje sympatyczną, w cudzysłowie dziewczyną z sąsiedztwa, która jest inteligentna i zawsze ma do powiedzenia coś niebanalnego. Iga za każdym razem jest coraz mądrzejsza, dojrzewa. Ona jest jeszcze wbrew pozorom młodą osobą, ma dopiero 21 lat, więc to tak prawdę mówiąc ona się tego cały czas uczy i dojrzewa właśnie z tym całym jakby bagażem, który musi niestety dźwigać, tak? Uważam, że robi sobie świetnie, radzi. Piękne jest to, że w gruncie rzeczy zdaje się, że Świątek jest mimo wszystko na początku swojej tenisowej drogi i prawdopodobnie jeszcze nie raz nas zaskoczy. Thank you.